Przede wszystkim gratulujemy awansu do półfinału Pucharu Polski. Jak z twojej perspektywy wyglądał ten mecz? Bo mimo wszystko też miałeś sporo dzisiaj roboty. Na pierwszym dziękuję. Był trudny mecz, mieliśmy duże przewagę na 60 minut do drugiej bramki od Flavia. Piast chce dojść do pierwszej bramki i było bardzo trudno utrzymać ten wynik. Ale cieszę się, że awansowali do półfinału i teraz idziemy dalej. Właśnie faktycznie dało się zauważyć, że ponownie straciliście bramkę w końcówce i daliście się zepchnąć do defensywy. To jest faktycznie ostatnio wasz duży problem, że te końcówki są takie nerwowe? Bo dzisiaj mieliśmy taj 2-0 wynik. Myślę, że nie było potrzebne to wycofanie. Ale tak jest piłka, Piast trochę robił duże pressingu i musieliśmy się cofać, ale na koniec wygraliśmy, będziemy analizować ten mecz i próbować oczywiście z Arką lepiej grać. Ostatnio więcej bronił Dusan Kucjak, ale dzisiaj pokazałeś, że mimo że nie grasz tak często, to cały czas jesteś w bardzo wysokiej formie i jesteś równorzędnym konkurentem dla Duszana. To chyba cię cieszy, że po takiej przerwie rozegrałeś dobre spotkanie, bo te twoje interwencje naprawdę bardzo pomagały drużynie. Dzięki, ja jestem bramkarz, muszę trochę uratować, kiedy moi stoperzy, oni bardzo długo, duże te uderzenia blokują i jak statystyka pokazuje, ale cieszę się z tym, jestem gotowy. Myślę, że mieliśmy też dobry moment przed koniec w grudniu, awansowaliśmy puchar też, te ligowe mecze były dobre. Ja jestem gotowy, jak trener chce, możemy postawić. Spytałem trenera, spytam też ciebie, jak grało ci w tych okolicznościach, jakie mamy w tym momencie, bez kibiców przy pustym stadionie, troszkę inaczej niż zazwyczaj, prawda? Jest, my wszyscy gramy piłku też i chcemy grać przed kibicami i duże kibicami, ale teraz jest taka sytuacja, my nie możemy tutaj zmienić takie rzeczy i musimy tylko fokus zrobić na naszą robotę. My jesteśmy piłkarzy, my gramy w piłku i teraz było zadanie awansować do półfinału. Oczywiście nie najlepsza sytuacja, ale co możemy zrobić, to jest tak jak regularnie jest. Właśnie w zeszłym roku zdobyliście Puchar Polski, teraz jesteście już w półfinale, także dwa kroki do powtórzenia sukcesu. Jest to gdzieś w waszych głowach, że możecie ponownie sięgnąć po ten puchar? Oczywiście mamy cele. Każdy atlet ma cele w życiu i chce realizować. Teraz był taki dobry mecz, mamy półfinał, czekamy losowanie, ale do tego mamy już duże klasę meczów. Chcemy jak najszybciej utrzymać tę pierwszą ósemkę i potem mamy, będzie następny mecz tam, nie wiem, w kwietniu, ale teraz jest ekstra klasa i patrzymy na losowanie. To jest to. Dziękujemy za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.